Cześć, witam Cię w kolejnym filmie na naszym kanale. Ja nazywam się Dominika, jestem dietetykiem klinicznym i specjalizuję się w zaburzeniach hormonalnych, w problemach z zajściem w ciąży i w przygotowaniach do tej ciąży. Sama jestem młodą mamą, mam też PCOS, więc wiem jak to jest, jak ma się te zaburzenia hormonalne, jak pojawiają się problemy z zajściem w ciąży, czy nawet problemy z utrzymaniem prawidłowej masy ciała. Dzisiaj poruszę temat dominacji estrogenowej, który już obiecałam w poprzednim filmie na temat progesteronu. 9 sposobów, jak podnieść progesteron w naturalny sposób. I tu gdzieś tutaj się pojawi link do tego filmu. Koniecznie się do niego odsyłam, ponieważ jest to film, jest to sposoby bezpośrednio powiązane z tym, jak pomóc sobie, jeśli masz bolesne miesiączki, jeśli masz obfite miesiączki, jeśli objawy związane z PMS-em ci dokuczają, masz wahania nastroju, przybierasz na wadze przed pojawieniem się okresu. Także jeśli tak jest, jeśli na któreś z tych objawów odpowiedziałaś tak, to ja, to na pewno ten film jest dla Ciebie. Dzisiaj dominacja estrogenowa, czyli nic innego jak brak równowagi między estrogenami a progesteronem, który może wynikać z tego, że tych estrogenów jest bardzo dużo, a progesteron na odpowiednim poziomie, albo progesteron bardzo nisko, a estrogeny na odpowiednim poziomie, czy też braku wrażliwości tkanek. I tutaj na wstępie muszę zaznaczyć jedną rzecz, że nie ma dobrych czy złych hormonów. Nie ma złych hormonów, bo wszystkie hormony są nam niezbędne, ale ważne są, żeby były w odpowiedniej ilości. Bo estrogeny tak naprawdę to jest grupa hormonów bardzo silnie działających, które są wydzielane w sposób ciągły. Nie tylko przez nasze jajniki, ale również przez tkankę tłuszczową. Estrogeny są niezbędne do produkcji śluzu szyjkowego, śluzu owulacyjnego, który jest wymagany do zapłodnienia. Co więcej, pogrubiają endometrium, a endometrium odpowiedniej grubości jest niezbędne do implantacji zarodka. Estrogeny sprzyjają również pojawieniu się osteoporozy. Natomiast jeśli chodzi o progesteron, jest to hormon, który jest wydzielany po owulacji. Jeśli nie ma owulacji, to nie ma progesteronu. Progesteron odpowiada za to, że miesiączki nie bolą, są mniej obfite. Wszystkie objawy związane z PMS-em, jak wahania nastrojów, chęć na słodkie, co to może jeszcze być, jakieś spadki nastroju, to wszystko nie dokucza. Co więcej, progesteron działa kojąco, działa przeciwstarzeniowo, przeciwzapalnie, zmniejsza ryzyko nowotworów endometrium, jajnika czy piersi. Mało tego, to jest ważna informacja, sprzyja utrzymaniu prawidłowej masy ciała. I mówi się, że kobiety, które miesiączkują regularnie, mają regularną owulację, spalają nawet 20 tysięcy kalorii więcej. Także pamiętaj o tym, jeśli masz zaburzenia hormonalne i masz problemy z tą masą ciała, a wszyscy Ci mówią, że wszystko jest w porządku i wymyślasz, no to może tak być, że naprawdę nie, organizm Twój nie zrzuca tych dodatkowych kilogramów. Jeśli chodzi o dominację estrogenową, to jakie mogą być jej objawy? Mogą to być bardzo bolesne i obfite miesiączki. Jeśli bierzesz garść tabletek przeciwbólowych, to nie jest w porządku i to może być taki jeden z pierwszych sygnałów podczas miesiączki, że coś jest nie tak. Co więcej, te miesiączki są właśnie takie ciężkie i długie. Mówi się, że to krwawienie powinno trwać do 7 dni. Jeśli się przedłuża, to też jest to sygnał, że nadmiar tych estrogenów u Ciebie występuje. Mogą również pojawić się skrzepy, więc a to nie, tak nie powinno być. Ta krew nie powinna pojawiać się ze skrzepami. Nadmiar estrogenów sprzyja też temu. Jednym z objawów nadmiaru estrogenów będzie nadprodukcja śluzu szyjkowego. Tego śluzu będzie aż tak za dużo, więcej niż standardowo, ponieważ estrogen, to dzięki estrogenom ten śluz jest wydzielany. Nadmiar estrogenów wpłynie również na skrócenie fazy lutealnej, czyli drugiej fazy cyklu. I dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ ta faza nie powinna być krótsza niż 10-11 dni, bo jest to czas niezbędny do implantacji zarodka. Jeśli ta faza lutealna będzie krótsza, to praktycznie zajście w ciąży będzie niemożliwe. Co sprzyja dominacji estrogenowej? To będzie zaburzony metabolizm estrogenów, czyli słaba praca wątroby, jakieś problemy jelitowe. O poprawie pracy wątroby mówiłam w poprzednim filmie o progesteronie i z racji tego, że wątroba odpowiada za neutralizację i eliminację tych estrogenów, to warto wspierać jej pracę, tak samo jeśli chodzi o jelita. Kolejna rzecz to upośledzona praca tarczycy, gorsza praca tego gruczołu, nadmiar stresu, bo jak już mówiłam w poprzednim filmie, kortyzol, czyli hormon stresu ma
ma ten sam prekursor co hormony płciowe i w sytuacji, kiedy tego stresu jest naprawdę dużo, on się przeciąga, to po prostu on podkrada ten prekursor hormonom płciowym. Kolejny aspekt to jest źle dobrana antykoncepcja hormonalna z taką przewagą estrogenów, więc jeśli występują u Ciebie jakieś objawy, o których wspomniałam wcześniej, jak przyjmujesz antykoncepcję hormonalną, to może warto jest skonsultować się z lekarzem i zmienić tą antykoncepcję hormonalną. Kolejna rzecz, na pewno też dominacji estrogenowej będą sprzyjały nieregularne miesiączki, brak owulacji i tym samym niski progesteron. Nadwaga i otyłość także, bo jak już wiesz, to estrogeny są wydzielane również przez tkankę tłuszczową. Co więcej, ekspozycja na ksenoestrogeny, czyli, i tutaj się chwileczkę zatrzymam, czyli substancje, które mają działanie podobne do estrogenu, które rywalizują o te same receptory, które mają też wpływ na ekspresję genów, stymulują też do wydzielania przysadkę i podwzgórze. Więc jeśli chodzi o ksenoestrogeny, to są one tak naprawdę obecne wszędzie, a szczególnie w opakowaniach plastikowych, w butelkach plastikowych, w pojemnikach na jedzenie plastikowych, w sztucznych takich nasączanych podpaskach i tamponach. I miej na uwadze, że macica jest bardzo chłonna, więc tutaj warto by wymienić te podpaski czy tampony na jakieś bawełniane, czy to wielorazowe, czy też jednorazowe, ale jakieś lepszej jakości. Jest to dużo większy koszt, ale dla zdrowia hormonalnego uważam, że warto, tym bardziej, że nie używamy tego cały czas, tylko parę dni w miesiącu. Pamiętaj też, żeby nie podgrzewać plastiku, bo plastik w wysokiej temperaturze jest bardzo reaktywny, czyli pojemników z jedzeniem w mikrofalówce, takich plastikowych pojemników, warto je wymienić po prostu na szklany. Jeśli gotujesz ryż czy kaszę, to nie gotuj jej w woreczkach, bo tak jak powiedziałam, wysoka temperatura sprzyja, że ten plastik jest bardzo reaktywny. Butelki plastikowe na wodę wymień na te szklane. Więc to są takie małe kroki, ale bardzo dużo mogą zmienić, bo nawet jeśli estrogeny w badaniach są na prawidłowym poziomie, to nie znaczy, że nie ma ich nadmiaru, ponieważ one mogą się kumulować w tkankach. Co więcej zrobić, co sprzyja eliminacji tych estrogenów? Na pewno stabilny cukier we krwi, stabilna, dobra praca tarczycy, eliminacja stresu. Jeśli zachodzi taka potrzeba, to redukcja masy ciała, jeśli masz nadwagę albo otyłość. Eliminacja estrogenów także, poprawa produkcji progesteronu, czyli 9 kroków do naturalnego podniesienia poziomu progesteronu, bo jak są owulacje, to jest progesteron, więc wpływa to na równowagę hormonalną. To są takie kroki, które warto podjąć, tak naprawdę każdy, ponieważ tak jak mówiłam, estrogeny są wydzielane w sposób ciągły, a progesteron tylko jeśli zachodzi owulacja, więc skupienie się na tej eliminacji tego będzie sprzyjało równowadze tej hormonalnej i szczególną uwagę na eliminację estrogenów powinny zwrócić uwagę kobiety, które w wywiadzie rodzinnym miały nowotwory estrogenozależne. To tyle w dzisiejszym materiale. Bardzo dziękuję Ci za oglądanie. Jeśli ten materiał Ci się podobał, to zostaw mi znać, daj mi znać w komentarzu. Mam nadzieję, że będzie on przydatny. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to koniecznie to zrób i pamiętaj o dzwoneczku, żeby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Odsyłam Cię też na Instagram, ponieważ tam w sposób regularny dzielimy się, ja i mój mąż, treściami na temat równowagi hormonalnej, na temat tego, jak poprawić swoją płodność i zwiększyć szansę na zajście w ciążę. I jeśli jeszcze zobaczysz ten film jutro, czyli w środę, to zapraszam Cię na nasz darmowy webinar o 9 krokach do zwiększenia szans na zajście w ciążę. Link do webinaru zostawię tutaj na dole do zapisania się do webinaru. Webinar odbędzie się w czwartek, 4 sierpnia o godzinie 18 i serdecznie zapraszam Cię na ten webinar. Bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!